Hej, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszego Secret Major. W ogóle zauważyliście? 462 na 500. To jeszcze trochę i dostanę złotą obwódkę do Medivha. Tu nie ma złotej obwódki. Dlaczego? A tu będzie? Nie ma złotej obwódki. A miała być. Czy mogę tak sobie tutaj wybrać? Złotą obwódkę? Nie mogę. No to szukany ten następny patch. No mniejsza. Lecimy sobie naszym Secret Mage'em. Ostatnio udało się jedną wygrać, jedną przegrać. Więc tak raczej 50%. Szału nie ma. W ten sposób do legendy się nie wejdzie. Chyba że nasz Secret Mage ma jakiś sekretny sposób na przeskoczenie 19 rank w górę. To wtedy tak. Okej, dwóch lokali Medivha, pocisk lodu. Wywalmy te dwa, może dobierzemy jakiś sekret. Już mi je many, nie są najgorsze. Najlepszym mulligan tym deckiem jest oczywiście klakier plus jakiś sekret. I na drugą turę Loka i Medivha. No i mamy... Walił ogromne, niestety się nie udało. No mamy żmiję manny. Więc myślę, że damy radę się tutaj trochę pobronić, tym bardziej, że zaczynamy. Pierwsza tura jest nasza. Pamiętacie Dark Bombę? U Warlocka? Mówię do osób, które grają już no dłuższy czas Hearthstone'a, bo Dark Bomba wyratowała rok temu? Chyba rok temu. No to wtedy to był spell za 2, który zadawał 3 obrażeń. Strasznie tak kontrolował takie żmije many. Teraz nawet nie ma co go kontrolować. I okej, to wytradowane. Następną turę widzę zagranie za 6. Całkiem ok. Radny, nie lubię tej karty. No i chyba się jej pozbędę. Robimy tradzik. Niech on się martwi, a my sobie zagramy w nasze combo w następnej turze. A może jeszcze coś dojdzie, jakaś bełkocząca księga czy coś takiego. No, tapuje. Jest klakier. Klakier plus sekret to jest 1, 3, no nie, zagrajmy sobie standardem. Tutaj buffik za 6 w twarz, kreatura 4-3 na stole, byle nie Hellfire. Chociaż wygląda mi to na jakieś tempo, albo bardziej zoloka. Więc z Hellfire'a raczej zoloku się nie gra, no bo się niszczy swoje własne kreatury. Soulfire może być. Tak, Soulfire jest, ale Hellfire'a nie ma. Oj, Pterodaks poszedł. No, Pterodaks to zawsze jest kreatura, której lepiej nie discardować, więc na pewno się z tego nasz oponent nie cieszy. Dobierzmy sobie dwie karty. Arkanista. Ilustrzony by... Przepraszam, ale... Tego sobie strzelmy. Udało się w twarz. I wygląda to całkiem nieźle. Jeden of Lethal. One of Lethal. No i para już nie. Chyba że dobierzemy Fireballa. Fireball? No nie. Tego się pozbyć. Tego się pozbyć, Arkanistę dograć i tu w twarz. On nie ma chyba nic, co zadaje jeden. Może grać ten Gniew Demonów? Chyba tak. No, conceit. Dobra. No mamy 2-1 na razie. Lepsze niż 1-1. 75% dużo liczę, czy 66%? Na 3 gry, jedna przegrana, na 66%. 75% będzie, jak wygramy tą grę. Niech rozpocznie się gra. Tego możemy się pozbyć. Lokaj. Bez sekretów. Raczej nie. O, jest arkanolożka, jest plakier. Sekret, żeby się przydał. No i mówisz, masz. Ciekawe, czy... Tak, to jest Questroga. Się zdziwi, nie? Jestem z konfraterni! Zaklęcia są zabawne! Bardzo zabawne! Się zdziwi, jak będzie chciał dobierać karty, a tutaj owca. Aha, kokon. Dobra, kokon może być. Kokon mi nie przeszkadza. Dobierzmy sobie jeszcze jedną. Jeden sekret. Lustrzany byt. Też może być. Chociaż na niego to tak średnio. Zagramy sobie to, jak już zrobi questa, żeby mieć 5-5. Jest tłumoczek. Ten sekret powinien odpalać się wcześniej, zanim on dobierze kartę. Ja wiem, że wtedy może by było to OP, ale to jest sekret za 3, jakby nie było. Więc przydałoby się, żeby to się odpalało wcześniej. Mam nadzieję, że podoba ci się. Aha, czyli teraz ta będzie cofał. Zabić ją trzeba na pewno. Ja to pierwsza znalazłam. Zrobimy tak, trade w ten sposób, ten. Nie mam sekretu, ale i tak go zagram. Sobie sekret dogram w następnej turze. I tak sobie myślę. Jeżeli on teraz wykona questa, nie użyje prepa, to jesteśmy w stanie mu skopiować jego questa? No jesteśmy. On nie ma czasu, on musi w to iść. A trzeba było tym, no mniejsze. Dobra. Ciekawe, czy skopiujemy jego questa. To mnie bardzo ciekawi. Jest inżynierka. A nie, Preparation skopiujemy. Chyba, że nie ma, no ale nie sądzę, żeby nie miał. Ale nawet gdyby Preparation, to dostanie piro wybuchem w twarz. A on nie wie, czy to jest... To jest Counter Spell, czy to jest... coś innego? Można by zagrać to plus sekret. A w sumie można. Ale wtedy nie zabiję tego tak łatwo. Nie no, zabiję, bo... Przecież sekret będzie za darmo. Jeżeli nawet zagra prepa teraz, to go zabijemy Piroblastem. Bo będziemy mogli zagrać Piroblast za 7. Po prepie. A jeżeli on zagra Questa, no to będziemy mieli Questa. Rogala. Na magu. Świetlik. A to akurat niewiele zmienia. Może pomyślisz, że to jest Ice Block, co? I użyję tego questa. No nie ma questa. Jest kokon. A questa byśmy mieli jeszcze za 0. Już w ogóle by było ładnie. No i tak mamy Lethal. On już raczej z Lethala nie wyjdzie. Chyba że nas pomuje Preparation. Krok w cień. Nie no, wygraliśmy, on już tego nie wygra. Tym bardziej, że w twarz tucze. I to można powiedzieć, że druga gierka wygrana, czyli mamy 75% win ratio. Jest całkiem nieźle. No mogę jeszcze kokon użyć. Nie, seria zwycięstw. 18 ranga. Szał! O, Tyrande. Dragon Priest, Quest Priest, Purify Priest, Lyra Control Priest. Wersji mnóstwo. A zostawmy sobie na drugą turę takie zagranie. Pierwsza, druga, może być. W drugiej turze zagranie za 6 zawsze spoko. Plus ten dostanie buffik, nawet 2, bo jeden z monety. Może zginie. No też jest taka opcja. O, kapłanka. Tak czy nie? Nie. No to żmij many. I teraz pewnie kapłanka. W sumie kapłanka wypasowała, bo było się ją łatwo strajdowało żmijem many i dograło całe combo. No ten też może być. To też niewiele zmienia. O, lecimy combo. Kopiujemy kolejną kreaturę. Mamy 3, 1 i 4, 3 na stole. W drugiej turze. Więc jest całkiem ładnie. Tylko pytanie, czy on nam nie posprząta czymś z stołu, ale... Czym? Okej, kopię zaklęcia. To nam daje kolejną turę. My sobie też dobierzemy dwie karty. Najprawdopodobniej, bo jeszcze nie wiem co dobiorę, ale najprawdopodobniej będziemy dobierać... karty. Stary, masz 1 many, nic nie wykombinujesz. Kończ tą turę. Czyli Purify Priest. Dobrze wiedzieć. Purify Priest. Tak, wiem, że powinno się mówić Purify. Następną Arkanista. By się skombił ładnie z sekretem. Gorzej jak on coś teraz rzuci i nam sekret pójdzie. To wtedy już Arkanista nie jest takim dobrym wyborem. Okej, Akolita. No może być. Zawsze karty są spoko. No nie, nie damy mu dobierać. Dużo kart. Dobieramy karty, czy wrzucamy sobie dostawcę? Myślę, że tak. Za 4 ona, jak wchodzi, jest dość słabo. Bo można ją rzucić taniej. Ale w tym wypadku nie mamy za bardzo co zagrać, a Arkanista nic nie daje, tym bardziej, że nie mamy sekretów na ręce. Niechaj przemówi do mnie ból. Głuchik. I co, i tyle. Chyba, że jakiś jeszcze silence. A tego się nie spodziewałem. No dobra, to tutaj trochę porobił, to trzeba przyznać. Ale, możemy sobie zagrać combo. Mamy wiele tajemnic. To zagrajmy je. Szybko! Tu oczywiście trade. Żeby nie wybierał kart. No i w następnej, patrząc na stół, mamy Lethal. Mamy 14 plus 9. 14 plus 9. No teoretycznie może zabić nam 2 kreatury. Ktoś jest ranny? I tak zginie. Chcesz żyć wiecznie. No, oczywiście nie dwie te duże. Okej, Counter Spell ładnie wszedł. I mamy kolejną gierkę wygraną. A nie będziemy już. W sumie nie mogę się oprzeć. Zobaczmy, czy dostaniemy. I sekret. Mamy już kolejną giereczkę wygraną. Lecimy do kolejnej szybko. Czy już nie? Ja myślę, że sobie jeszcze jedną zagramy. 17 minut. Odcinek dość krótki. Gierki szybkie. W ogóle ciekawy jest ten deck, no bo midrange właściwie nawet powiedziałbym, że bardziej pod agro deck na sekretach. Fajna opcja. Podoba mi się. Piroblast, pocisk lodu. Z czym my gramy? Z szamanem. To może niech zostanie. I lokaj Medivha. No dobrze byłoby dograć jakiś sekret. Najlepiej... Ice Blocka. No wtedy w pierwszej to, w drugiej to. Spętanie many. No niech będzie. Niech będzie. Myślałem, że to Murloc jest. Ale gdzie Murloc umaga. No dobra, to grajmy takie. On co prawda to strajduje, ale pozbędzie się broni, pozbędzie się... golema. My będziemy mogli na spokojnie wyciągnąć sobie arkanolożką coś z deków w następnej turze. No i 2 na twarz, więc myślę, że ta kreaturka zrobiła swoje. My sobie dogramy arkanolożkę jedną. I myślę, że drugą też dogramy. Wyciągnijmy trochę tych sekretów z deków, mogą się później przydać. Nope. Tak to nie będziesz. Znaczy w sumie tak to zagrał, ale... Mamy fajną opcję na usunięcie jakiejś kreaturki. Ice Block? Czy lustrzany byt? 5. tura. Thing from Below, ale to niekoniecznie. W 5. turze, w 6. może być Elemental. Ale chciałbym zagrać tego. Jeżeli mi strygeruje sekret, to go nie zagram. Nie będzie tak. Jak będzie coś mocniejszego, zawsze mamy błyskawicę. Ona w twarz też może. No to w 10. turze jesteśmy w stanie zadać 14 obrażeń z ręki. Prowadzić go do 14 HP i mamy wygraną w garści. Maginie Kirin Toru. Z jednej strony to plus to jest spoko, bo byśmy zabili ten totem. Mamy wiele tajemnic. Tak zagramy. 100 plus 100. Tego totemu trzeba się koniecznie pozbyć. Fakt, że Flame Tongue też jest groźny, ale bez szarży on nic nie robi. A jak zagra dużą kreaturę, na przykład taką, to sobie ją skopiujemy. I dostaniemy w nią Hexa. Czy chcemy trade'ować? Po prostu. No, strajdujmy. To sobie zostawmy właśnie na tą 10. turę. Tamta mamy. Mamy teraz gościa 5-5. On raczej drugiego heksa nie ma na ręce. Niefrytowa błyskawica tego nie zabija. Nic nie mówiłem. Degeneracja. No i jest lipa. To niezła lipa. Jestem z konfraterniem. Dobra, pozbądźmy się tego. On się strajduje z żabą. Ale mnie porobiła ta degeneracja. Aha, opcja wyciągania Akira. No to też nie fajnie. Tego możemy nie wygrać. Ile tych? Przepraszam, ale patrz. Dobra, ten totem trzeba się pozbyć. Myślę, że wywalimy tą błyskawicę. Bo trzeba się czymś bronić, a znaczy nie widzę sensu, możliwości rozbicia tego jajka, chyba że on będzie jakieś EOI grał. Przecież tam to jajko zabije. Przekształcenie. Dobre, dobre. No to nie jest dobre. Ale ogólnie fajnie ten. Fajnie na naszą korzyść dostaliśmy to jego przekształcenie. Wypadałoby się jeszcze trochę pozbyć jego kart. Co i ten totem? Czy w twarz? A strajdujmy. Może dostaniemy jakąś fajną kartę od niego. No nie. Kto gra ten totem? Golemy to najlepsi przyjaciele tamtej kobiety. No nic. To jest raczej przegrane. Counter Spell. Nie mógłby rzucić Jeraxusa i uderzyć się za 5? No nie! To by mogło zadziałać. By mi rozbił. Jajko. Najważniejszą kartą w tym deku jest Piroblast, bo dzięki Piroblastowi możemy sobie rzucić go w twarz. To jest najlepsze kombo. Znaczy nawet nie kombo, a zagranie. Piroblast sobie w twarz. O, stop, stop. Stop, bo będziemy mieli godzinę odcinek. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie. Kolejna gra w kolejnym odcinku. Ja wam zachęcam do subskrybowania kanału, do oglądania innych serii, zwłaszcza Gwinta, bo sporo się tam dzieje i znamy się na ten czas. Żegnam, bywajcie, cześć.